Przyjaźń w showbiznesie. Ostatnio były zdjęcia z Ewą Chodakowską, że wybrałyście się razem na lunch. Czy w ogóle przyjaźń w showbiznesie istnieje, twoim zdaniem, gdybyś miała sobie teraz pomyśleć, czy w moim kręgu tych przyjaciół jest ktoś, kto jest medialny? Wiesz co, myślę, że jak ludzie wspierają siebie, nie ma zazdrości, nie, wiesz, kibicują sobie, tak jak wiesz, ja jestem, myślę, że ona bardzo dużo osiągnęła, jest bardzo mądra dziewczyna, wie co chce, bardzo ciężko pracuje i wiesz, mam szacunek dla niej i myślę, że ona też to widzi we mnie i mamy do siebie taki szacunek i wiesz, ja jej nie zazdroszczę sukcesu, ona mi nie zazdrości sukcesu i myślę, że wtedy może być, wiesz, może być friendship. Ale jak ktoś, wiesz, chce być wyższy od drugiego i cały czas jakaś konkurencja jest, no to nie warto. Sparzyłaś się kiedyś? Zawiodłaś na kimś? Zawiodłam się, ale nie będę mówić na kimś, ale tak niestety. No. Zaczęłam od Ewy i tutaj pytanie się pojawia, czy was będą też łączyć może jakieś biznesy, bo internet pamięta, że chyba kiedyś była wspólna linia kosmetyków, dobrze mówię? Tak, rozmawialiśmy, jejku, to już było chyba w 2017 tak. roku. Wiesz, życie wszystko może pokazać, nigdy nie wiadomo. Wśród tych nazwisk, które pojawiały się w twoim otoczeniu, jak sobie też popatrzyłem w tych starych artykułach, była też kiedyś Doda i zapytanie, czy wy dzisiaj w ogóle macie ze sobą kontakt? Zero. Z czego to wynika? Wiesz co, nie wiem, tak jakoś nie wiem, o czego to wynika. Może nie mieliśmy jakiegoś takiego flow, czy wiesz, może ona jest bardzo zajęta, ja zajęta, że tak naprawdę żadna z nas nie pracowała na tym, żeby ten związek do czegoś, do friendship doszedł.